aż do wyłączenia blokady. Terrorysta, uważajcie! Dobra, jestem na miejscu. Zauważyłam niepokojące. Wszyscy pracownicy powinni zostać na swoich miejscach aż do wyłączenia blokady. Alt? Podłączyliśmy drzazgę. Tak. Ile czasu potrzebujesz, żeby... Już. Nie mogę uwierzyć. No udało się. Czyli możemy iść dalej? Do Mikoshi? Droga jest otwarta. Dziękuję, Alt. Jesteś pewien? Gotowi? Ja tak.
Ja też. Idziemy. Kot czarny! Uciekajcie! Próbowali uciekać. Zamieniła samochód w pułapkę. Ta twoja Alf nie bierze jeńców. Strażnik próbował ich ewakuować. To cywile. Nie musieli ginąć. To chyba tutaj. Dotarliśmy. Od Mikoszy dzieli cię już tylko kilka kroków. Wygląda na to, że dostaniesz swoją szansę. Będziemy z tobą do samego końca. Alde Kaldos zawsze dotrzymują słowa. Chyba już niedaleko. Nie? Musimy przejść przez halę za tą grą. I dojdziemy do rdzenia. Nie wytrzyma. Radę. Cole! Alde Kaldos! Kurwa! To będzie ciekawe. Chodź do mnie! Nie zostało wiele czasu. A
Adam Smasher. Pamiętam cię. Obiecałeś kiedyś, że zabijesz Silverhanda. Zdradzę ci sekret. Johnny jest tu dzisiaj z nami. Milczy, ale czuję go pod skórą. Co ty, kurwa, pieprzysz? Ostatecznie to Silverhand dopadł ciebie. Nie wyglądasz dobrze. Wytrzymam. Punkt dostępu znajduje się przed tobą. Wepnij się do niego i odszukaj mnie po drugiej stronie. Wiem na pewno, że Alt przeprowadzi rewolucję w moim mózgu. Nie wiem, kto wróci z cyberprzestrzeni, więc wolę podziękować teraz. Zamknij się i rób swoje. Jakieś rady na koniec? Bądź sobą.
posypią się zlecenia. Czuję to, Mano. Gdzie my jesteśmy? To sen? Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. Arasaka wypaliła cię Soul Killerem? Jak to możliwe? Przecież byłeś martwy. Misty wiedziała. Zawsze wiedziała. Jake, przyjacielu, naprawdę mnie nie poznajesz. Mano. Co ty robisz w Mikoshi? Pracujemy Dadeksa, Mano. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kilogramów Fixera. Gdzie my jesteśmy? To sen? Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. Co jest grane? Dlaczego tak dziwnie się zachowujesz? Misty wiedziała. Zawsze wiedziała. Jake, przyjacielu, naprawdę mnie nie poznajesz. Mano. Jackie. Teraz posypią się zlecenia. Czuję to, Mano. Gdzie my jesteśmy? To sen? Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. Żegnaj, przyjacielu. Do zobaczenia w Afterlife. Chodźmy więc ty i ja przed siebie. W ten wieczór rozciągnięty bezwładnie na niebie. Jak pacjent pod eterem na stole. Chodźmy przez te uliczki na wpół wyludnione. Zapewniające mrukliwą osłonę. Bezsennym nocom w hotelach, gdzie płaci się od godziny. I knajpach, gdzie pod nogą skorupy ostrych trociny. Uliczki, co się ciągną jak nudna dysputa, w której adwersarz udaje, że słucha. Po to, by cię przygwoździć, gdy zapyta o... Nie pytaj, o co zapyta. Chodźmy, przed nami wizyta. Udało mi się. Będę żył. Miałeś dobry plan, przyznaję. Byłeś moim przekleństwem i koszmarem, ale jedną rzecz ci zawdzięczam. Stając się z dnia na dzień Johnem Silverhandem, słyszałem dźwięk pękających barier. Teraz już nic mnie nie ogranicza. I co? Zdecydowałeś już, co z nami będzie? Na razie chcę pogadać z Art. Gdzie ona jest? Jeszcze się nie zorientowałeś? O co chodzi? Art już nas rozdzieliła. Gdy tylko podłączyłeś się do Mikoshi, wysmażyła cię Soul Killerem. Twoja dziewczyna nie bierze jeńców. Nie jestem jego dziewczyną. Szkoda, bo Johnny potrzebował kogoś takiego jak ty. Mocne słowa. Jak na konstrukt w więzieniu Arasaki. Zaraz. Jestem teraz engramem? Tak samo jak ja. No. Czekam na dalsze dowcipy o konstruktach. Nadal zamierzacie zniszczyć Mikoshi? Trzeba położyć temu kres. Co z wszystkimi uwięzionymi? Zabiorę ich ze sobą. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Wchłoniesz ich i staną się częścią twojego kodu. To najlepsze, co może ich spotkać. Czekaj, chcę...
Chcę dokładnie wiedzieć, co się stało. Użyłam Soul Killera, ale wywołałam analgezję, więc nie poczułeś bólu. Rozdzieliłam was i stworzyłam twój engram. Z engramu nie dało się wyeliminować wszystkich zmian powstałych przez nadpisywanie Johnego, ale stopień integralności jest wysoki. Jesteś w stanie przenieść konstrukt do mózgu V. Jak na czystą tablicę. Czyli to już naprawdę koniec. Dotrzymałaś swojej obietnicy. Nie wzięłam pod uwagę tylko jednego. Alt? Zapomniałam, że ciało też jest czynnikiem. Rekonfiguracja DNA przez relik zaszła bardzo daleko. Do tego doszły inwazyjne leki, neurony zaatakowane przez system immunologiczny. O co chodzi? Nie potrafię tego opisać w zrozumiały dla ciebie sposób. Skopiuję cię i wkrótce potem umrzesz. Nic już tego nie zmieni. Kurwa. Zostało ci pół roku życia. Może trochę więcej. Nie. Musi być jakaś alternatywa. W swoim ciele już zawsze będziesz intruzem. Nie. To moje ciało. Biochip zmienił je bezpowrotnie. Teraz należy ono do Johnego. Alt, daj nam chwilę. Muszę pogadać z V. Nie mogę uwierzyć, że wszystko poszło na marne. Mam już dość wszystkiego. A ciebie najbardziej. To świetnie, bo nadal trzymamy się planu. Alt zaraz zabiera mnie ze sobą, a ty dostajesz ciało. Gdzie cię zabiera? Za Blackwall. Stanę się częścią niej, cokolwiek to znaczy. Jak tam jest? Za Blackwall? Ponoć, jeśli nie oszaleję, to nikt mi tam nie będzie zawracał dupy. Ale możesz pozostać konstruktem, dopóki nie znajdziemy innego rozwiązania. Inne rozwiązanie zawsze będzie wymagało dogadania się z Arasaką. Lepiej umrzeć, niż stać się cieniem w cyfrowych zaświatach. Wolny od ograniczeń ciała. Z dala od spraw ludzi. Spoglądasz na wszystko z zupełnie innej perspektywy. Jeszcze niedawno krwawiłem. Czułem na twarzy bryzy od oceanu. Zostałyby mi tylko blaknące z czasem wspomnienia. Ty już nie pamiętasz, jak to jest. Więc wróć do życia. Chociażby na pół roku. Wydawało mi się, że nie warto, kurczę, podtrzymać się życia. Nie za każdą cenę. Bo nie warto. Mylisz się. Cyfrowe światło zza Blackwalla daje przynajmniej nadzieję. Obojętnie, czy to płomienie piekła niebieska. Światłość to jedynie sposób, w jaki Engram interpretuje kod. Zawsze to jakaś obietnica przetrwania. Wiemy, jak stać się czystą informacją, ale nadal głęboko w nas tkwi zwierzę. Trudno zagłuszyć jego instynkt. Ten instynkt jest częścią natury ludzkiej, ale być człowiekiem to znaczy umieć się mu sprzeciwić. Nie ma innej możliwości. Tak jak powiedziałam, Johnny może zostać w twoim ciele, a ciebie zabiorę ze sobą. Miałem na myśli... Sam nie wiem... Szczęśliwe zakończenie dla wszystkich. Nie. Nie w tym mieście. Nie dla takich jak my. Przynajmniej masz wybór. Dużo przeszedłeś, żeby zdobyć sobie prawo do niego. Most wiedzie głębiej w cyberprzestrzeń. Gdy przez niego przejdziesz, na zawsze stracisz kontakt z ciałem. Droga powrotna do ciała wiedzie dołem, przez studnię. Alt, co zrobiłabyś na moim miejscu? Powinieneś odejść razem ze mną. Co by mnie tam spotkało? Stałbym się kimś takim jak ty. Ja byłam netranerką. Wiedziałam, jak przetrwać. Nie wiem, co będzie z tobą. Przestrzeń za Blackwallem jest pełna niebezpieczeństw. Jednak lepiej zostać wymazanym jako wolny duch, niż umrzeć w konającym ciele. Spełni się twój koszmar. Obojętnie, co cię czeka, przestaniesz być tym, kim jesteś. A ty? Ja wykonałem pierwszy krok dawno temu, gdy stałem się konstruktem. Będzie mi łatwiej. Pamiętasz, jak powiedziałem ci, że chciałem, żebyś dostał ciało? Ja
nie potrafię zrezygnować z życia. Przykro mi. Kurwy nędze, nawet nie próbujesz się bronić! Nauczyłeś mnie, kiedy warto odpuścić i zachować siły na ostatnie starcie. Poszły z dymem, a straty przekraczają budżet całkiem sporych państw. No i dobrze. Arasako, jak się czujesz na kolanach? Nie martwcie się, szaraczki. Dla was jak zwykle nic w naszym cudownym Night City się nie zmieni. Żyjecie w pyle i chromie i w pyle i chromie umrzecie. A teraz mam dla was złą wiadomość. Dobra jest taka, że... Pamiętam te tamy. Nasze początki. Nie mogłam wtedy zdecydować, co o tobie myśleć. Teraz już wiesz? Nie sprowokujesz mnie do łzawych wyznań. Nie byłyby łzawe. Znam cię. To, co myślę o tobie teraz, nie ma znaczenia. Jutro będziemy już gdzie indziej. Zacznijmy wszystko od nowa. Zapytaj mnie wtedy. Już nie mogę się doczekać. Arizono, nadchodzimy. Popatrz tylko na to miasto. Gdzieś tam sukinsyny z Arasaki próbują zrozumieć, czemu stracili wszystko. W końcu zrozumieją. Ale nas już tu nie będzie, co? Powinienem zrobić to dawno temu. Spojrzeć na to miasto z dystansu. Miasto marzeń. Chętnie urwałabym jaja komuś, kto to wymyślił. Panam, wiesz, o tym wszystkim w Mikoshi. Cieszę się, że dotarliśmy tu razem. I razem stąd wyjedziemy. Pożegnaj się z Night City. Już go nie zobaczymy. Chyba po prostu to, czego szukam, jest gdzie indziej. Myślisz, że kiedyś to znajdziemy? Nie sądzę. Ale to wcale nie taka zła perspektywa. Jeśli Night City nauczyło mnie czegokolwiek, to chyba tego, by uważać na marzenia. Bo one zawsze znajdą jakiś sposób, by ugryźć cię w dupę. Kurwa, Vi.
Znowu krwawisz. Nie przejmuj się tym. Wiesz, jak jest. Co z naszym planem? Wszystko ustalone. Za chwilę spotykamy się z naszymi, zgarniamy sprzęt i jedziemy. To będzie przejebanie trudna akcja, ale jak nic się nie spierdoli, za kilka godzin przekroczymy granicę. Wynośmy się stąd. Jasne. Ale Vi... Spójrz na to miasto ostatni raz. Gdybyś tego potrzebował, zaczekam w samochodzie. Na razie Night City. To by było na tyle. Yuriko Arasaka potwierdził, że jedną z ofiar jest jego siostra Hanako. Wygląda na to, że szykuje się zmiana warty na najwyższych szczeblach korporacyjnej drabinki. Tak, tak. Jak zwykle pośród krwi i łez. Dość tego pierdolenia. You don't know what love is. Większość naszych jest już po drugiej stronie. Będą na nas czekać. A fanty z Mikoshi? Gdybyśmy chociaż zbliżyli się do bramek z tym sprzętem, rozpierdoliliby nas bez ostrzeżenia. Sprawdziliśmy to. Arasaka obstawiła wszystkie punkty graniczne. Ale mamy inny plan. Właśnie sobie zdałem sprawę, że kolejny raz okradam Arasakę. Nie martw się. Tym razem przemkniemy tym sukinsynom koło nosa. Musi się udać. W końcu nowe początki kosztują. Żebyś wiedział. Ale za jednym w Night City to będę tęsknić. Za czym? Za żarciem. Za tajem na siódmej w Haywood, pierogami w dokach i... Serio? Pojedziesz z nami trochę, to zrozumiesz. Ciekawe, czy też zatęsknię za Night City. Zatęskniesz do swojego wyobrażenia Night City. Do miasta, w którym wciąż wszystko przed tobą. Ale to będzie kłamstwo. Poradzimy sobie. Nawet ze wspomnieniami o Night City. For love that cannot live yet never die. Panam, dziewczyno, uciekasz z Night City, czy jedziesz do babci na podwieczorek? Dodaj gazu, bo cię ta burza zastanie. Bal się. Mitch, hej! Cześć, Vi. Dobrze cię słyszeć, stary. Jak tam? Już prawie wszystko gra. Jeszcze z miesiąc i będę jak nowy. Mówiłem wam, że dam radę. Ale nie gadaj, Mitch, tuż po Mikoshi taki pewny siebie nie byłeś. Nikt z nas nie był. Przeleżał kilka tygodni w łóżku jak warzywo. Gdyby nie to, że mu na wojnie zahartowali synapsy w tych pancerach, to by wykitował. Uratowałeś nam wszystkim tyłki wtedy. Szkoda, że Sola nie ma z nami. I Teddy'ego. I Bobiego. I Skorpiona. Nakopaliby ci do dupy po tym numerze z pancerem. Potem by cię tak wyściskali, żebyś się pożygał. Wiem, pana. Wiem. Dzięki nim mamy szansę na nowy początek. Nie spierdolimy tego. Dobrze, że jedziesz z nami. Widzimy się na miejscu. Czuję ozon. Nawet przez klimę. To ta burza. Jest blisko.
Dobra, jesteśmy na miejscu. No w końcu! Cześć, Mitch. Dobrze, że jesteś. No cześć, jak tam? Ogarnąłeś tu sprawy? Prawie wszystko gotowe do wyjazdu. Znalazłeś? Jest tam, gdzie myśleliśmy? Czyli wszystko zgodnie z planem? Tak, wszystko jest git. Jak już będziesz gotowy, to nas złap. Ustalimy co i jak. Potrzebujecie pomocy z przygotowaniami? Nie. Wszystko spakowane i gotowe do drogi. Czekaliśmy tylko na ciebie. Dobra. To przejdźmy jeszcze raz przez plan. Oficjalne przejścia odpadają. To już wiesz, nie? Dlatego użyjemy starego tunelu przemytniczego. Jest niedaleko muru. Czyli znaleźliście furtkę w murze. Sprytnie. Nie tyle w murze, co pod nim. To jeden ze starych tuneli przemytniczych. Na szczęście wciąż przejezdny. Niełatwo go było zlokalizować, ale teraz już nic nas nie zatrzyma. Tunel to niezły pomysł, ale najpierw musimy do niego dotrzeć. Co z ochroną wzdłuż całej granicy? Przecież oni tamtą okolicę mają naszpikowaną techem. Drony na stałych patrolach, może nawet coś cięższego. Nie martw się, to też już obczailiśmy. Karol i Cassidy zadbają o to, żeby korposie nie siedli nam na ogonie. I nikt nas nie odkryje? Prędzej czy później Straż Graniczna ogarnie się, że coś tu nie gra. Ale wtedy my już będziemy bardzo daleko stąd. Poza tym mamy szczęście z tą burzą. Powinna zatrzeć nasze ślady. Trzeba czegoś więcej niż burzę, żeby korposi nam odpuścili. Będą mieć większe zmartwienia niż my. A nawet jeśli, niech próbują nas dorwać. Szybko tego pożałują. Dobra, a jak już przejedziemy na drugą stronę? Dołączymy do reszty naszych w punkcie zbiórki. Stamtąd ruszamy dalej w stronę Tucson. A tamto my będziemy dyktować warunki, co? Znamy te drogi jak własną kieszeń. I mamy w Arizonie parę starych długów wdzięczności do odebrania. Wygląda na to, że nawet jakbym chciał się martwić, to nie mam czym. Od dziś nie wszystko jest na twojej głowie. Przyzwyczaisz się. To miłe uczucie. Wygląda na to, że teraz ja mam wobec was dług wdzięczności. Oj, weź już nie pierdol. Jedziemy na tym samym wózku. Poza tym dzięki tobie zajebaliśmy Arasace tyle sprzętu, że można by zbudować lotniskowiec. Na liście poszukiwanych żywych lub martwych jesteśmy tuż za tobą. Dobra, ruchy, ruchy, bo nas tu ta burza zastanie. Jesteśmy gotowi. Ruszamy za wami, padam. Wszystko gra? Mhm. To podpinaj się i spierdalamy stąd. Robi się. Zaczniesz tę wyprawę jak na nomadę przystało, czyli za kierownicą. Jedź prosto, omijaj większe dziury i nie pogłup reszty naszych, okej? Ja ogarnę nitro. Mieszanka idzie wprost do cylindrów. Bez ręcznego synchro mogłoby nas wyjebać w powietrze. A tego wolelibyśmy uniknąć. Ja pierdolę, właśnie sobie to uzmysłowiłam. Co? Ten mur graniczny. Kiedy byłam mała, oczywiście jeszcze nie istniał. Ale i tak czułam, że północ to miejsce, gdzie wszystko jest inne. Gdzie czeka mnie świetlana, kurwa, przyszłość. A gdy już wylądowałaś po drugiej stronie i nic się nie zmieniło, pomyślałaś, że wszystko zmieni się w Night City. Znam to uczucie. Co?
Znasz też finał opowieści. A teraz patrz. Wracam. Wracam, kurwa, do punktu wyjścia. Nie. Tam, po drugiej stronie, może jest ta sama przestrzeń. Ale ty jesteś zupełnie inna. Wierz mi. W sumie racja. No i na ciebie. I resztę tych patałachów. Gotowy? Od dawna. No to dawaj. Ostatnia prosta. Wypuścili drony! Karol, Cassidy, ruszajcie. Jadę na zachód. Włączam zagłuszanie. Zauważyłem mnie, odbijam na wschód. Zdajemy je z was. Powodzenia, dzieciaki. Widzimy się po drugiej stronie! Pożegnaj się z Night City, ostatnia szansa. Nie mam już temu miastu nic do powiedzenia. Odpalaj. Stery są twoje. No to jazda. Nowy początek. Nie zwalniaj pana. Jeszcze nie. Jest dobrze, panom. Jedziemy do domu.
Jak tam życie na pustkowiach? Zażywasz słońca i świeżego powietrza. Pamiętaj, żeby się regularnie serwisować, bo jak piach ci wejdzie pod izolację, to mogiła. Oczywiście na Badlandach łatwiej o czterogwiazdkowy hotel niż o porządnego Reapera. Więc może po prostu wpadnij, jak będziesz w Night City, no? Myślę, że jako stały klient możesz liczyć na jakiś mały upust. Do następnego. Hej, Vi. Dawno nie gadaliśmy. Co u ciebie słychać? Ciągle siedzisz w Night City? Bo ja nie. A tak na serio... Dzięki. Dzięki za wszystko. Dopiero jak wyjechałam z tego pieprzonego miasta, zrozumiałam, jak bardzo byłam tam nieszczęśliwa. Jeśli tylko masz taką możliwość, uciekaj. Uciekaj, gdzie pieprz rośnie. A jak już będziesz daleko, wypij moje zdrowie. Trzymaj się, chłopaku. Hej, Vi. Jednak nie dam rady dzisiaj wrócić do obozu. W naszą stronę idzie burza piaskowa. Musimy się gdzieś zabunkrować. Słuchaj, ja wiem, że to już któryś raz, że mieliśmy plany i tak dalej. Ciężka sprawa to całe bycie szefem, wiesz? Cięższe niż myślałam. Ale no, mam ciebie. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Burza coraz bliżej! Utrata łączności za 30 sekund! Muszę kończyć. Do zobaczenia, Vi. Hej, Vi. Ta akcja. Wow. Jeszcze mi krew huczy w skroniach. Zgraja nomadów kontra Arasaka. To się nie miało prawa udać. Byłem pewien, że nas wyniosą nogami do przodu. Ale daliśmy radę. Wiesz czemu? Bo ty byłeś za kierownicą, Vi. Największy wariat od Pacyfiku po Apalachy. Nie wiem, co teraz zrobisz, co zamierzasz, ale pamiętaj, zawsze pójdziemy za tobą w ogień, bracie. Trzymaj się, Vi. Do następnego. Rok z tej strony chce... skrzynka. Może nawet lepiej. Vi, chciałabym, żebyś przekazał Johnemu wiadomość, a właściwie to dwie. Po pierwsze, że jest aroganckim skurwysynem. Po drugie, że dobrze było się z nim znów zobaczyć. Uważajcie na siebie. Oboje. Hej, Vi, zabawna sprawa. Kurwa, znowu skrzynka. Czy ty w ogóle kiedyś odbierasz? Serio, łatwiej się dodzwonić na linię obsługi klienta Datatermu niż do ciebie. Co to ja... Aha, wiesz, że zadzwonił do mnie agent Askrak z pytaniem, czy nie pojechałbym z nimi w trasę koncertową? W pierwszym odruchu powiedziałem mu, żeby spierdalał, ale... Tak sobie myślę, że to mogłoby być nawet fajne. Więc kto wie? No tak, chciałem sobie poplotkować. Odzwonię, jak będziesz mógł. Pa. Hej, Vi. Jest sprawa. Chłopaki z piątego okręgu zarekwirowali magazyn pełen nielegalnej broni. Obrzyny, paralizatory, granaty z gazem musztardowym. Poszedł nakaz z góry, żeby to wszystko zniszczyć, ale pomyślałem sobie, że może znajdziesz dla tego sprzętu użytek. W dobrej sprawie. Widziałem, na co cię stać. Co zrobiłeś dla mnie i dla Randy'ego. To miasto potrzebuje takich ludzi jak ty. I powinni być uzbrojeni po zęby. Dzięki, Vi. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Samurajowie popełniali seppuku, spisywali Jisei, wiersz śmierci. Zawierali w nim swoje ostatnie przemyślenia o życiu, o śmierci
Sporo ich ostatnio czytałem. Niektóre z nich są naprawdę piękne. Ale ja nie jestem samurajem, więc pożegnam się prostymi słowami. Niech cię piekło pochłonie, skurwysynu. Perales z tej strony. Pi, upewnij się, że odsłuchasz tę wiadomość w pokoju, który nie ma uszu. Elizabeth, moja żona, ona jest częścią spisku. Mówi mi, że mam o siebie dbać. Odsuwa jakieś pigułki, mówi, że to witaminy. Dałem je do analizy laboratoryjnej i niby wszystko w porządku, ale skąd mogę mieć pewność, że ktoś nie podmienił wyników? Zadzwoń, jak tylko będziesz mógł. Aha, i skasuj tę wiadomość po odsłuchaniu. Heavy. Słuchaj, zastanawiałam się, co u ciebie słuchać, więc postawiłam szybko tarota. Wiem, że nie powinnam robić tego bez ciebie, ale długo się nie widzieliśmy, byłam ciekawa, no i jakoś tak wyszło. I wiesz, co wyciągnęłam? Powóz, kochanków i słońce. Wygląda na to, że czeka cię na Badlandach dobre życie. Powodzenia, Vi. Ciesz się wolnością.男が来ました。